Cześć, witajcie, z tej strony Gaźnik, witajcie w kolejnym odcinku z serii z Farminga 11, czyli z serii Stare Czasy, czy tam jak to tam było, bo już nie pamiętam nazwy tej serii, trochę tam minęło od nagrywania. Teraz nie wiem, kiedy będzie 19, ponieważ mam mały problem, nie mam płyty, ja muszę zainstalować, ale nie wiem, kiedy będzie 19 i staram się nagrywać to, stawiać odcinki z zapasu. Znaczy ten odcinek nie będzie z zapasu, ten jest nagrywany właśnie po tym problemie, co mi się stał. I dostaniecie go w poniedziałek rano, albo po południu, zobaczymy jak to będzie. No i co? W dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie tą oto piękną 30 i tą oto piękną prasą sitmą prasować słomek po żniwach. Więc co, siadamy sobie do ciapaja i zapalimy maniany. W ogóle co się mi od poprzedniego odcinka, wtedy nic. No nie skończyłem kosić tam to pole, jak wiecie, co kosiliśmy na poprzednim odcinku. No, ta 30 jakiegoś full scriptu nie ma, a 60 była na dwóch odcinkach, więc studiujemy dzisiaj, będziemy sobie 30 pod prasowanko. No, pod prasowanie 30 myślę, że jest sam raz, bo kurde, dosypmy takie kostki, ojeju. Tak, jakiegoś dużej mocy ciągnika nam nie będzie trzeba, no nie? Dobra, poczekajcie, muszę sobie tutaj się wykręcić, ustawić. Dobra, rozłożymy sobie prasę. Puścimy sobie podbierak. Ogólnie mogę trochę ci sobie mówić, bo nagrywam, to jest dosyć późna godzina nocna i pobieram sobie instalkę niestety z internetu do 19 i tak postanowiłem, że sobie nagram odcinek dla was. No co jest? Czekajcie, bo ja tutaj się pogubiłem. Albo chyba fał się opuszczę, no nie? Czekajcie, no czekajcie, coś mi tutaj nie gra. Otwórz klapa. O, opuść podbierak, dobra, jest. Dobra, i sobie co, wybramy sobie w pierwszy rządek. Będziemy pracować jedynką. Że jedynka to i tak trochę jest za szybko na tej chyba 30, z tego co widzę. Ale ona chyba jest limitera nie ma, ale czekajcie, może uda nam się zjeść do 10. Tak, żebyśmy, o, tak, od startu prędkości, żebyśmy sobie jechali. 7 na godzinę będziemy się wydobyć do pracy. No i ogólnie widzę, że seria z 11 mi się podoba. Że tak dużo łapeczek wbijacie. Myślę, że pod tym odcineczkiem dobijecie też sporo ilość łapeczek w górę. Ten odcinek jakiś taki długi nie będzie, bo jakie oczywiście standardowo 15 minut. Ale może postaram się, żeby dwa pola spracować dzisiaj po pszenicy. Tam pojęczmienie to będzie troszkę ciężej pracować, ale ty dam radę. W następnym odcinku chyba będziemy robić te prace po gniwie, na typu obornik albo gnojowice, zobaczymy co się uda wpierw zrobić. Znaczy jak to wyjdzie, w ogóle jak to w 11 wyglądało. Znaczy, pewnie dużo osób pamięta jak to w 11 wyglądało, czas 11 ciężko zapomnieć, no nie? No i taka prędkość myślę do pracowania jest sam raz, bo wiecie, duże kostka, ale 30, więc troszkę wolniej będziemy latać. Dlatego mijaka nie będę zbierał tego. Nie wiem, tutaj trzeba będzie łuk jakiś zebrać, żeby na powstrzecznie wjechać po prostu. Dobra, cofniemy sobie. No i dobra, lecimy dalej. Ogólnie mam ci powiedzieć, co to mówić, którego czekać, bo jak mówię, ja mam problemowy 19, a co się stało, nie pobierajcie patcha 1.3 beta. Po prostu wszystko się psuje, trawy, tekstura trawy i w ogóle masakra jakaś. No ja nie mam płyty w sobie, bo Globs ma płytę i że tak powiem, jestem trochę w dupie, ale mam mi oddać tą płytę w tym tygodniu, więc myślę, że jakoś sobie poradzę. Ale na razie ogarnię, mówię, instalkę, żeby sobie zainstalować, chociaż kurde i żeby pograć przez te parę dni normalnie na multi sobie z kimś czy coś, bo nie wiadomo kiedy wypadnie jakiś odcinek, tak? To jest to najgorsze w 19, że nie wiadomo kiedy wypadnie jaki odcinek, że też czy ktoś będzie chciał zagrać albo coś i ciężkie do ogarnięcia temat, no nie, ale jakoś myślę, że z instalką z internetu sobie poradzę. Nie jest to torrent, ani nic, to jakiś typ udostępny na YouTube, po prostu na swoim kanale instalkę. Zaraz powie się o gazikiem oryginalnego 19. Jak wiecie, oryginalną 19, tylko pożyczyłem zaufanej osobie. Tam powiedziałem sobie, jak może no, nic, jak mi zadziała to, co pobieram, to mi powiedział, że zuploaduje moje pliki z płyty, no instalki. No i jakoś będzie to działało, no nie.
Na razie to zobaczymy, czy to co ja pobieram, to czy będzie działało. Ale myślę, że powinno w końcu coś zadziałać, to coś powinno ruszyć tam na nie. No jak nie ruszy, to trudno się mówi. No, innego wyboru nie będę miał, tylko czekać, aż oddać mi płytę. No nie. Ale miejmy, bądźmy dobrej myśli, bo się zadziała tam wszystko i we wszystko mi tam śmigało. No nie. Może tak powiem. Nie no, ogólnie powinno wszystko działać, tak bezproblemowo, no nie. Dobra, udało mi się zebrać tego mijaczka, jak widzicie. A miniaturkę sobie strzeliliśmy jakoś. No i naprawdę, widzę, że seria z 11 wam się podoba, tylko dzisiaj będę to troszkę mało mówił, jestem trochę podenerwowany, to cała sytuacja z 19. Dzisiaj się cały dzień użerałem, nawet nie zagrałem LED-owy, w rano nagrałem europejskiego rolnika dla was. No dostaliście odcineczek chociaż. Oj, ale to tak mówiłam, 119 to jest masakra. W ogóle w następnym tygodniu nie będzie czasu na nagrywanie, bo w tym tygodniu, w tym tydzień to ma taki czas na nagrywanie, bo w następnym tygodniu tu będzie routerek już. Jak już się wybierałem, jak to będzie motor. Ale będzie, będę jeździł już troszkę i... No, jak jest ciepły, to na pewno nie będzie nie wiadomo, będę jeździł sobie. A jak będzie chłodno, czy to jak będzie nawet pochmurno, to będę jeździł, ale tak to... Wypuszczać się nie będę, no nie. Nigdzie dalsze trasy. Dobra, nie będziemy już składać tej trasy, pojedziemy w taką normalnie na drugie pole. A tam to wiecie, które poprzednio, tam gdzie kosiliśmy na pierwszym odcinku. Dobra, pojedziemy sobie, wyjedziemy sobie z gospodarstwem sąsiada. Chyba tutaj przejedziemy obok tego burnika, tak, bo daliśmy radę. Ale 30 przygodówkę ma. Ogólnie ta 30 to jest jedna z lepszych 30 do 11, jak to były. Może ktoś powie, że były lepsze, ale moim zdaniem ta jest też dosyć całkiem fajna. Tutaj ta droga, żeby mnie jawnie trafił, bo to tak zarosło, no nie. Leziało, no nie. Wszystko w pompkę, tylko teraz tak, jedziemy sobie w ten pokój, żeby po ziemniakach nie jechać, bo ziemniaki, no... No ale ziemniaczki też są nasze, no niestety. Znaczy, no niestety, no wiadomo, ziemniaki potrzebne, bo... Ja to krowom trzeba dać, a to tego świniom też do zjedzenia troszkę. Tych wątków nie za dużo, ale żeby nie ugniatać ich, bo to już niedługo będą wykopki, też jak wiecie. I sobie będziemy zbierać je tutaj. Ogólnie nie wiem, coś mi się na klawiaturze widzę, psuje przycisk D, buguje się, ale jakoś na razie działa, więc... Znaczy jeszcze widzę, że się lekko wcięło, próbowałem teraz skręcić lewo, tam kierownica nie... O, teraz właśnie to się zrobiło. No niestety, coś mi się zbugowało z przyciskiem D na klawiaturze i tak o, raz działa, raz nie działa, a nie wiem od czego to, nie chcę nawet wiedzieć. Pewnie to w ogóle działa. No jakby nie działa, to ja bym grał jak chcę, bo bez D się wyjść, nie? To wystarczy dwa razy, później co tam działa. D tylko w farmingu i w retraku do skręcania się używa. W innych grach też, na typu CS, jakiś Wiedźmin czy coś, to też potrzebny przycisk jest, no nie, o, teraz nie działam. To się z przyciskami spierniczone, ale to jest... Dzisiaj takie właśnie problemy techniczne mam. Nie wiem, że 19 się popsuła, to jeszcze dzisiaj się też klawiatura lekko skrzaniła, no bo to nie działa. Znaczy działa, jak piszę, działa, ale w grach tak nie działa. Jak próbuję skręcić na prawo czy coś, to właśnie D tak średnio odbija, no nie. Ale jakoś to już trzeba sobie radzić, wiadomo. Zawsze jadą dostawę, elegancko. No jak widzicie, no, normalnie mogę skręcić w prawo, ale zaraz pewnie się nie będę skręcić w prawo, no niestety. No coś się zbugowało, no dzisiaj to w CS zobaczyłem, zauważyłem. No nie wiem, jaka to mogła być przyczyna tego. Klawiatura nie uszkodzona jest, wszystko się świeci, no, ale słuchaj, się wyczerpuje po prostu. Już. Z braku laku. Mimo klawiatura od wersji, no mogę się switche wyczerpywać już. No to są brown switche, no nie więc, czyli te czarne przełączniki, czy black switche, czyli na czarnych przełącznikach jeszcze no mało wysokoodpornych, czyli zwane na odporność, na wytrzymałość to średnie, że tak powiem. Ale ważne, że w ogóle coś jest, że jest jakiś mechanik na nich. Ale że tak powiem, że działa, tylko by się przycina tym przycisk. Nawet coś jest pod switchem, tak ustawiam, ale nie będę rozkręcał, bo z czasem to się ogarnie.
A jak nie, to w tym razie mam starą klawiaturę taką od Logitech, no nie. Więc będę podłączyć, hehe. Nie no, żartuję, może i nie będę podłączał, bo to jest starocie, niemiłosierne, ale w razie był. No i tak dużo w gry nie gram, tyle co gram w farminga, to więc do farminga to może być nawet zbugowany. To tam nie będzie przeszkadzało jakoś bardzo mocno. Ja dzisiaj jak za gromadkę nagrywaliśmy, to porażka była, pozdrawiam Mateusza ogólnie. Bo nie mogłem nawet jeździć, a teraz no nawet się odbugowało, widzicie, skręcąc je prawo, lewo. A ona się tak buguje właśnie, no w sensie to ten proces potrzeby jest. Ale ja powiem wam, wczoraj grałem, wszystko było normalnie, w tamtym grałem, wszystko było normalnie. Tak dzisiaj właśnie coś się skrzaniło. Nie wiem, się mówię, 19 nam skrzaniła, teraz to się klawiatura lekko skrzaniła, no ale tego to już się nie ogarnię. Dobra, musimy sobie wykręcić to klasą. Będziemy wiedzieć ostatni tego i chyba będziemy kończyć odcinek, żeby mówię dzisiaj, nie chcę, żeby on był jakiś, żeby dla teraz się zbudowało. Mogłem skręcić w ogóle w prawo. Teraz działam. A to właśnie nie, coś się właśnie buguje z tym klawiaturem, z tym wciskiem dy, dy jak ducha, no nie. Ale przeżyję, mówię, da się grać to najważniejsze. No, przycisk jeden nie jest potrzebny. Klawiatury nowy za 150 zł nie zamierzam kupować, a jak tak by się zepsuła mechaniczna, co mam teraz na chwilę wesną, to uwierzcie, że kupię jakąś membranówkę porządną dla swoich i mi wystarczy, no naprawdę. Membranówka, znaczy mechanik został kupiony pod względem, że łatwo jest do czyszczenia, bo łatwo rozebrać, wyczyścić te między przyciskami. Nie to, co membranówki mają, no ale no niestety. Uroki klawiatur mechanicznych z czarnymi switchami albo brązowymi. No niestety, taki urok. No ja mówię, w razie, co nawet nie wiem, czy chcę, żeby wydawać kasę na kolejną klawiaturę, jakby coś mi się naprawdę już nie mógł grać na tym level, by mi się wskazało, to ja bym po prostu sobie podłączył starą klawiaturę taką zwykłą, najzwyklej są Microsoftową i muszę poradzić, no nie, czekajcie, no gdzie to kurde, ponieść podbiera, powinno być. No i patrzcie, nie mam, nie? O, jest ponieść podbiera. No dobra, przejdziemy sobie na tamto pole kolejne. Nie będziemy dzisiaj kończyć ten odcineczek. Teraz sobie zaprowadzimy właśnie praskę. Pojedziemy to transport. Znaczy ten będzie chyba bizonem jechać, albo ten będzie tam. O, wow, tutaj to masakry. Wpadłem w dole. No, trochę nie potrzebny. No nie, to już mogę wprowadzić, nawet trochę sobie. Widzicie, teraz będę mógł skręcić normalnie, a jednak nie będę mógł skręcić normalnie. No coś się buguje z tą klawiaturą, ale mówię, jest to do ogarnięcia. O, jutro zadziała normalnie, no zobaczymy, nic nie będę mówił. Dobra, myślę, że tak, w dzisiejszym odcineczku to by było tyle ludziska. Więc jeżeli odcinek z 11 wam się spodobał, zostawcie apeczkę w górę, komentarzy, subika, no i co, ja się będę z wami żegnał. Do następnych, trzymajcie się, cześć, no i pa, pa.